Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym i już ostatnim filmie w tym roku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was podsumowanie roku 2019, więc będę tutaj opowiadać nawet o takich mniejszych rzeczach, ale które wydarzyły się właśnie u mnie w całym roku 2019. Wszystko biorę z Instagrama, ponieważ na Instagramie robiłam podsumowanie roku 2019. I tam mogliście zobaczyć jako pierwsi, dlatego jeśli jeszcze tam mnie nie obserwujecie, to koniecznie to nadróbcie i tutaj wyświetli się wam gdzieś moja nazwa. Także zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam widzicie wszystko jako pierwsi. No i właśnie tam robiłam takie podsumowanie i teraz właśnie stamtąd po kolei wszystko będę brała. W sensie nie wszystko, ale będę brała i wam tutaj mówiła. Więc rok temu również nagrałam taki film i to już również będzie taką tradycją, więc zapraszam was do oglądania. Na początku styczeń. W styczniu odwiedziłam Warszawę. Co prawda było to tylko na chwilę, bo jechałam tam po coś, aczkolwiek i tak się cieszę, że odwiedziłam Warszawę, bo ja uwielbiam podróżować i naprawdę teraz przenosimy się do marca, w którym to przekułam moje uszy, które aktualnie zarosły, z tym wiąże się dłuższa historia, ale bardzo chciałam mieć przebite uszy, żeby nosić te takie okrągłe kółka, kolczyki. No i później miałam z tymi kolczykami problemy, no i po prostu wyciągnęłam je i mi zarosły, także nie mam teraz kolczyków, no ale takie w sumie spoko wspomnienie, że w marcu przebiłam pierwszy raz w moim życiu uszy. W marcu również pojechałam do Wrocławia, tym razem na zakupy, no ale jednak pojechałam do Wrocławia. Teraz czas na kwiecień i w kwietniu pisałam egzaminy ósmoklasisty. W kwietniu pisałam polski, matematykę i angielski. W kwietniu również przefarbowałam włosy na czarno. Oczywiście była to szamponetka, ale bardzo chciałam mieć czarny kolor włosów, no i przefarbowałam je sobie na czarno i bardzo, bardzo mi się podobało i właśnie zastanawiam się, czy teraz sobie też nie przefarbować włosów, w sensie nie teraz, ale ogólnie, czy sobie nie przefarbować włosów na czarno, no bo bardzo mi się podobało, jak miałam czarne. W maju kolejna podróż, tym razem do Poznania i wybrałam się tam z Olą, no i pojechałyśmy na zakupy. 17 maja wybrałam się na koncert w moim mieście i był to koncert Lambery, Kombi i nie pamiętam kogo jeszcze, no ale było bardzo, bardzo fajnie spędziłam ten czas z osobami wtedy z mojej klasy. Także było naprawdę bardzo fajnie. I w 2020 roku na pewno się wybiorę również na taki koncert. Dokładnie 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, wybiło na moim kanale równiutkie 1000 subskrypcji, za co naprawdę dziękuję. Ale 1000 subskrypcji, nawet nie, no naprawdę. W czerwcu miałam również commerce, czyli bal ósmoklasisty. W czerwcu pojechałam również do Energylandii, gdzie naprawdę świetnie się bawiłam, było naprawdę super i mam nadzieję, że pojadę jeszcze w 2020 roku, może. 2 czerwca wybrałam się na festiwal kolorów, więc też był to taki mini koncert, bo tam grały też takie różne piosenki, leciały właściwie, no ale poszłam z Justyną oraz z Ryaną, pozdrawiam. I zaczyna się lipiec, czyli po prostu najlepszy miesiąc 2019, a to dlatego, że pojechałam do Czech, do Pragi, na co? Na koncert Eda Sheerana. Ja po prostu... Nie, no ja wtedy naprawdę nie wierzyłam, że ja tam jadę. Byłam na jego koncercie, to gdzieś się wam wyświetlam, nie wiem, jakieś zdjęcia, filmiki, cokolwiek, ale miejmy nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze pojadę na jego koncert. W Pradze spotkałam się również na koncercie z Natalią, z którą poznałam się przez internet, naprawdę spotkałyśmy się na koncercie, było bardzo, bardzo trudno, żebyśmy się tam odnalazły, bo tam było chyba z 80 tysięcy ludzi, nie wiem naprawdę, ale bardzo trudno było się tam odnaleźć i rozmawialiśmy przez telefon i tylko takie jesteś tu? Jesteś od tyłu czy od przodu? I naprawdę ciężko było nam się odnaleźć, ale zrobiłyśmy to i udało się, spotkałyśmy się
Mimo, że to była tylko chwila, to i tak naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. 27 lipca pojechałam z Gosią do Poznania, pojechałyśmy na bitwę TikTokerów. Chciałam powiedzieć muzerów, ale nie, bitwa TikTokerów. No i było naprawdę świetnie. W lipcu pojechałam również nad morze, gdzie też było naprawdę fajnie. I no co więcej tutaj mam mówić, no po prostu pojechałam nad morze. Przenosimy się do sierpnia i dokładnie 19 sierpnia na moim kanale wybiło 2000 subskrypcji, więc naprawdę jest już was tak dużo. I 2 września poszłam do nowej szkoły, poznałam nową klasę, pozdrawiam wszystkich. 30 października były moje urodziny, moje 15 urodziny. A w listopadzie wyprawiałam moje urodziny. W grudniu, czyli niedawno, jakoś kilka dni temu, pojechałam do Poznania wraz z Olą na zakupy. Także odwiedziłyśmy Poznań jeszcze w grudniu. Więc to na tyle z tych wszystkich takich najważniejszych, w sumie to nie najważniejszych, bo mówiłam wam tutaj nawet o takich mniejszych rzeczach, ale to na tyle z tych wspomnień 2019. Mam nadzieję, że kolejny taki film wam się spodobał. Rok temu było trochę tego więcej, ale jednak co roku fajnie takie coś zrobić. I dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest Sylwester, także szczęśliwego nowego roku. No i dodam wam to, ten filmik dzisiaj. Także do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmiku już w 2020 roku. Buziaki i pa, pa.